Coś dla fanów prędkości i mocnych wrażeń. Po kilku latach starań miłośnicy sportów motorowych doczekali się toru z prawdziwego zdarzenia. W Piekoszowie w normalnych warunkach będą mogli trenować i organizować zawody miłośnicy quadów. A dzisiaj odbyły się tam pierwsze nieoficjalne jeszcze zawody King of Speed. Tereny po dawnej piaskowni w Piekoszowie już nie raz były miejscem zawodów. Przed laty jeździli tu motocykliści w Mistrzostwach Europy w rajdach enduro. Tędy przebiegał również fragment trasy największej na świecie imprezy motocyklowej, słynnej sześciodniówki, która rozgrywana była w naszym regionie 4 lata temu. Ale dopiero teraz wójt gminy Piekoszów, Tadeusz Dąbrowa, przekazał te tereny kieleckiemu Stowarzyszeniu Quadów ATV Kielce. Tor powstał z inicjatywy naszego stowarzyszenia. Tutaj po rozmowach z wójtem, wójt udostępnił nam ten teren. No i w tej chwili zaczęliśmy już wstępne prace. Tor już nabrał jakichś tutaj kształtów. W niedzielę ATV Kielce zorganizował na nim pierwsze, na razie wewnętrzne zawody pod nazwą King of Speed, które były okazją do przetestowania toru. Tor jest bardzo mokry, jest bardzo ślisko, w miejscach, gdzie zawsze można było przycisnąć, trzeba było dzisiaj delikatnie zwolnić. Teren przygotowano w taki sposób, by możliwe było przeprowadzenie przynajmniej dwóch wariantów tras. Ta dzisiejsza miała około 1,5 kilometra długości. Jest dużo band, jest to tor trudny technicznie, co prawda jest tylko jedna hopa, ale w całokształcie można powiedzieć, że jest to ciężki tor. Być może w niedalekiej przyszłości w Piekoszowie rozgrywane będą oficjalne zawody o większej randze i większym zasięgu. Był tutaj wczoraj sędzia PZMOT-u, który stwierdził, że tor póki co wygląda bardzo przyzwoicie i mam nadzieję, że kiedyś będzie tutaj zezwolenie na organizowanie większych imprez. Zawody King of Speed, czyli Król Prędkości, wygrał Łukasz Pomianowski przed Adrianem Obarskim i Marcinem Chojnackim. Efektownych przejazdów, tak zwanego kręcenia bączków, nie brakowało. Stowarzyszenie ATV Kielce, które działa od zaledwie kilku miesięcy, zrzesza już ponad 30 członków i liczy, że to grono będzie się powiększać. Ale do rajdów na quadach potrzebny jest wysokiej klasy sprzęt. Taki na przykład jak ten należący do Pawła Stachurskiego. To jest Yamaha YFZ450. Po maksymalnym tuningu zawieszenia silnika, wszystkiego co było dostępne na rynku, quad był kiedyś szykowany do Mistrzostw Świata. Ile kosztuje taki egzemplarz? Seryjny quad. Taki quad kosztuje około 30 kilku tysięcy. Ten tuning, który jest tutaj, przekroczył dwukrotnie tę wartość. Pojemność takiego quada to od 200 do 450 cm sześciennych. Moc około 60 koni. Najtańsze można kupić już za 10 tysięcy. Ale by taką maszyną jeździć, trzeba mieć odpowiedni strój i zabezpieczenia, warte od 1000 do nawet 3000 zł. Nie wolno oszczędzać, szczególnie na bezpieczeństwie, czyli buzer, którego nie widać. Porządny kask. Ten kask akurat jest karbonowy, lekki i wytrzymały, porządne buty. A jeśli chodzi o same szmatki, które przykrywają te rzeczy, to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Najważniejsze jest bowiem bezpieczeństwo, bo jazda na quadach to sport dla rozsądnych.